Cię bardzo, bardzo serdecznie w drugiej mapie kampanii Zaginione Przygody. Ja jestem Omerem, a przed nami odwrócona wieża. Czy to chodzi na naszą tą dawną mapę? Zobaczmy. Tak, to chodzi na naszą dawną mapę, czyli... no ciekawe, przyznam. No ciekawe, co będzie wyglądało. Co obrócili... tak, naprawdę, obrócili szczelinę z bramą. Czemu by nie? Tak, to jest nawet mówiąc, że już wiem, co ja tu zrobię. Dobra, więc co my tu bierzemy? Łuczników bierzemy. O, budowę nietoperze. Skąd te? Będą górą leciały. Dobra, więc tak, bierzemy na pewno łuczników. Gdy ustawimy już, wiem, jakim naprawdę dobrym miejscu. To weźmy sobie może barykady. Właśnie to jest problem, barykad nie wezmę, bo niestety to się nie opłaci. Ale czy mogę, mam pytanie, czy mogę to tutaj tak fajnie postawić? O, niestety tak fajnie chyba nie zadziała. Szkoda. Dobra. Więc jeżeli to tak nie zadziała, to weźmiemy gdzie tą pułapkę. Zniemy, już będzie to maszynka do mielenia. Jeszcze drugą ulubioną broń oraz to. Dobra, wszystko mamy. Tak, i zobaczmy, jak to ogólnie to mapa wygląda. Czyli podsumowując, zamienili miejscami szczelinę z bramami. Z jedną bramą, która została. Dobra, jak chcą. Dobra, zaczynamy. Co my tu mamy? Wziąłem? Nie potrzebuję spychać. Co wziąłem spychać? Dobrze, że jeszcze nie zaakceptowałem. Weźmiemy... Co by tu wziąć? A, nie będzie co, bierzmy te zarodniki. Dobra, więc staniemy na początku kilka tych pułapek. I będzie może... naszą dawną taktykę. Zostawimy 4 sztuki tego. Ale to trzeba jeszcze dorobić. Dobra, zaraz coś wykombinujemy. O, mówię, łuczników postawię 3. Wszyscy na tej mapie się naprawdę opłacą. Teraz sami zobaczycie dlaczego. Nie, jak się domyślam, znacie tą mapkę już na pewno, więc... Co będę mówił, znacie tą mapkę. Zaczynamy. Ona jest po prostu obrócona. Więc będziemy teraz po tej stronie się bić zerkami. Ciekawe w ogóle, jak stworzył tą kampanię, bo mówię przecież, że... Pomysł naprawdę jest fajny, mówię, że tu możemy tak samo zrobić te... Maczugi wiszące. Tak, zaraz robimy. Czy to wątroba? To musiało boleć. Dobra, coś chcę jeszcze powiedzieć. Wtedy, kiedy będę prawdopodobnie ten odcinek już będzie wstawiony, już pojawił się prawdopodobnie jeden z odcinków do nowej serii. Na moim kanale czy do gry LOL, League of Legends. Są to będą na początku poradniki. I mam nadzieję, że spodobają się. Spodobają się naprawdę. Dobra, stawiamy uczników. Służę zakonowi. Wskaż mi cel, służę zakonowi. Hej, cały czas idą. O, latające jednostki dali. Skąd tutaj odchodzą? A, fajnie, mówię, że naprawdę fajnie to zrobili. Czyli ci moi łucznicy będą tutaj wyglądali. Strzelać, nie? Dobra, super. To jest superowy pomysł. O, ładnie. Drugie. Dobra, co my tu mamy? Łucznicy strzelajcie, i w ogóle najgorsze jest to, że oni trochę nie mają tak naprawdę dosyć sporego strzału na górę. Ale mam nadzieję, że to się zniweluje w tym czasie. Dobra, czy na każdym razie map mamy chyba jedną nową jednostkę. Tutaj będą lebowe nietoperze. No bo przy niej były cyklopy. Okej, okay. No i teraz ściwiąteczka.
Dobra, teraz po drugiej stronie będą iść, jest na moje szczęście. A jednak nie. To jest fala skrzykacz. Co mi się wydaje? A nie, wydaje mi się. Co to jest tam? Widzicie tą balistę? Nie wiem. Teraz ją zobaczymy dokładnie. O, moje ukochane skrzykacze, których nienawidzę. Ale one przynajmniej fajnie wybuchają. Dobra. Następna machina. Nie, złe czorty. Środowego ogra musi mi dać, dobra. Środowego, ognistego. Już się rozkojarzony strasznie. Gdyby co to... za to, przepraszam. Ale dobra, już będę bardziej gadać o grze, bo ja nic o grze nie gadam. Okej, mamy następną mapę, więc tak podsumowując. Z tych zaginionych przygód tylko jest chyba 5 map. Nie jest ich w ogóle dużo. Wróć, gdy będziesz gotów. Zawsze się przydać, okej. To mam balistę, tak, bo to jest spalona balista. Fajny naprawdę motyw. Naprawdę. Sprawy pomysł, dobra. Mamy tu więcej kasy. W ogóle od razu ustawmy te maszynki w tą drugą stronę, bo nigdy ja je zawsze ustawiam w tą stronę, a może teraz też się opłacą bardziej, tak? Nie, zobaczymy. Dobra, teraz jedno z tej strony. Czyli tradycyjnie, no, skrzykacze. A to skrzykacze nie mają szans. O, nawet te. Nawet dali tych gnole. Nie mam nic takiego, co mam taką gnole. Dobra, Jones. Uczyńcy sobie jakoś radzą. Chwilę myślałem, że nie chcą do tej bramy biec tutaj, ale się mi wydawało. Zostawiamy tą machinkę tutaj, no i teraz tylko spowalniacz. To będzie dobre. Okej. Zaczynamy następną piątą, już ma to falę. Okej, idą orkowie z dwóch stron chyba. A nie, latające są. Latające są. Topory. Latające czorty szans nie mają. Dobra, pogrze. No teraz tylko trzeba te lodowe główniane kapu zabijać. Właśnie, jak jeszcze ulepszy to strzał ogniste, to w ogóle one szans nie będą miały. Dobra, stawiamy jednak machiny tak jak były na początku, czyli raz, dwa, trzy. No nie wiem, brakuje mi kilku monet. Dobra, zaraz się w jakiś sposób nadmienimy. Dobra, teraz mamy płonące wszystkie rzeczy. Dobra, lodowy ogr, ale skrzykacze podpalimy. Skrzykacze będą miały ognisty dzień. Ale idą z dołu? O, idą z dołu teraz. Dobra, idą z dołu orkowie. I teraz go wciągnę coś. Dobra, maszynka antyskrzykaczowa to jest dobra. Przez teraz skrzykacze powinny przejdą. Już jest wciągnięte. Gniogrze. Teraz go wciągnie coś. No i lubię. Zobacz, dla... Ło! Ale ogrów dali. Nie, nie chcę z tego. Ale tych ogrów tu jest, dosłownie. Tylko pomieszczenie dam, aby było wsparcia ogrowego. Nie, dobra, to było przez przypadek, ale ja wolę mieć już lepszą ochronkę, wiesz? Te ogry są chamskie.
Pamiętasz, też było tych ogrów też się duży na poprzedniej mapie. Jak graliśmy kiedyś na wieży. Ale teraz jest strasznie dużo. Dobra, kit mają na SV. Kupujemy ognisę strzał, jak mówiłem. No i... Stanowczość. Dobra, pewną misję kupimy teraz, na moje szczęście. Ale to zaraz wykombinujemy, dobra. Co my mamy tam? Górę mamy bardziej już osłoniętą. Znaczy, można jeszcze trochę ją spowolnić. Aby w ogóle była całkowicie z gry wykluczona. Czyli się trzema tymi spowolniającymi pułapkami, no i resztę zajmiemy się tutaj. Dobra. No i zaczynamy następną rundę. Tak, tutaj ognisty ogr. Dla odmiany. Dobra, po ogrze. Długo nie pożył. O, ale podskoczył. Dobra. Mówiąc już praktycznie mamy całą górę już załatwioną. Tylko jeszcze troszkę musimy tutaj postawiać pułapek do spowolniania. No i praktycznie mamy wszystko załatwione na górze. W końcu właśnie to wykorzystałem, bo gdy próbowałem normalnie na wieży wykorzystywać, gdy grałem, niestety też się w ogóle pułapka nie opłacała. Ponieważ ona można właśnie tylko tym miejscem postawić. A co najgorsze, po prostu orkowie zbyt wolno tutaj łazili, no i przez to nie dostawałem pewnej ilości punktów. Dobra, zaczynamy następną rundę. O, i znowu idą tak fajnie w kolejce. Dobra, kusznicy ładnie i koszą. Ale to mówiąc, szorkowie nie mają szans. Dobra, stawiamy jeszcze może tutaj kilka machin. Zaraz postawimy. A mianowicie balisty. Tak, balista akurat właśnie jest jakieś fajne miejsce. Troszkę tutaj. O, i tam już idą ogry. Tylko jeden przeżył? A, no to jest zbyt mały nas. Ja tych ogrów nie lubię. Dobra, no i wpuszczamy. Tak skończyła się kariera pana ogra. Balista. I zaczynamy. Kasa na skorowański, to jest. Właśnie uczników muszę kupić więcej. Dobra, idziemy. Znowu idą te latające uwienka i skrzykacze. Skrzykacze też jest tradycja. Skrzykacz nawet nie przejdzie przez to, szybą nie przejdzie. To jest takie niestety malutkie miejsce w tej właśnie linii, kiedy mogą te potwory przejść. Tak, właśnie te skrzykacze teraz to wykorzystały. Też nie wziąłem lodowego amuletu, bo bym teraz banalnie łatwo. Ale po co sobie... Po co tak się łatwo grać? Lepiej tylko trochę na trudniejszym poziomie. Dobra, już gadałem na łatwiej, na trudniejszym poziomie, a ja tu mam ogry tutaj. Okej, idą na dole, widzę. To jest wielka batalia, czy wojna na dole, jak można to nazwać. No, taka batalia, że wszystko łucznicy niszczą. Dobra, dobrze. Dobra, nieźle, jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dużo kasy dostajemy dodatkowej. Więc kupmy teraz sobie może to, żeby te pułapki zdawały więcej obrażeń. I to wszystko? No i teraz dokładnie to ustalimy. Dobra, ta pułapka się zatkała, co widzę. A my postawimy więcej balist. Oczywiście balisty to jest teraz... O, to będzie dobre. Tradycyjnie, na każdej mapie im dużo stają. I najpierw tutaj poodpalamy orków. To im tarczy tylko niszczy. Te łuszczycy jeszcze tylko nie wykończą. A te skrzykacze ładnie idą.
Mogłem skrzytacza trafić. O, wszystko, wszystko coś da się dosłownie. Właśnie, że ja tu mam jeszcze takie miejsce, no bo mogę jeszcze trochę tutaj też ustawiać. Ale to już zaraz. A balisty są, łucznicy są. Naprawdę oni szans nie mają. Odkowie tylko jeszcze chyba nie myślą się podawać, więc trochę pocierpią jeszcze. Niestety. A niestety. Dobra, stawiamy teraz tutaj. O nie, 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 nie. Dobra. Stawiamy burzę. O, burza też się przyda, bo tutaj jest sporo obliczenia, a przy okazji jest grupowa i działa na te listy ogry. Dobra. Jeszcze pewnie ogr. Coś był inny. No i po tym dziadzie oblisty. Czasoblisty, czy jak to nazwać go. Dobra, łucznicy. Tym razem łucznicy. No bo nie, balisty. Wiem, postawimy balisty tutaj. Będą oko mieli przeklapane. Będą mieli tego tak zwanego spawn killa. I spawn kill do tego. Będą sobie od razu zginę. O, przez chwilę się utrzymał ognisty efekt tego ogra. O, ile? Ile was można, ile was może być? Przynajmniej w ogóle z tej strony nie idą ogry jak wtedy. O, już mam pomagacze na te ogry. Już gra chce mi pomóc i już mam sposób na ogry. No i po ograch. Po zabawie. Co im te tarcze dadzą? Uwaga na pułapki. Dobra, teraz już nie mam pomocy na te ogry. Pozostaje mi jedna sprawdzona metoda. Ogłuszać i zabijać. O, ładnie. Jeden ogr na kilka hitów. A fajna mapka naprawdę, też przyznam. Fajny pomysł na pewno z tym odwróceniem. Stawiamy teraz dużo balist, 5 balist się mieści, też będzie spawn kill. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale będę miał na tej mapie kiedyś te wszystkie rzeczy sprawdzałem, to był koks, słownie. Ciekawe, czy można tu łucznika. Ej, można łucznika to postawić. A to postawimy go tutaj. I drugiego. Myślę, że też czekać chciałbym zaatakować moich łuczników. Ale czekać nie atakuję. Jakie one czorty są. Dobra. Co robić się gorąco? Tak. Gorąco od moich strzelców. Ja zarodniki grzybów w ogóle wziąłem, które to zauważyłem. Chodźcie do mnie. Dziękuję. Jednego pana mamy. Teraz drugi pan będzie ospowalniać te ogry. No i gin. Teraz będzie ładny taniec. Oczywiście, dobra. Mamy kolejną mapę ponownie wygraną z dobrym wynikiem. Może 5 gwiazdek się trafi? Tak, trafiło się. Jestem zadowolony z wyniku. No i co jeszcze chcę powiedzieć? Co jest najfajniejsze? Ten tryb map również ma poziom koszmar, czyli jeżeli ponownie będziemy grać, będziemy właśnie grać na trybie koszmar, tylko w odróżnieniu od normalnego trybu, w koszmarze będę grać tylko raz, no, jeżeli przegram, jeżeli wygram, to już nie będzie miało takiego jakby znaczenia, po prostu raz i raz. Zresztą dokładnie potem powiem. Dobra, to byłby koniec, zapraszam do kolejnych odcinków, ja się z wami żegnam, no i pozdrawiam.